29 października 1611 roku złożyli w obecności senatorów i szlachty hołd królowi polskiemu Zygmuntowi III Wazie, car Wasyl Szujski oraz jego bracia Dymitr i Iwan. Wasyl Szujski, ostatni car moskiewski z rodu Rurykowiczów, został zdetronizowany przez bojarów po klęsce, którą jego armia poniosła w bitwie z wojskami Rzeczpospolitej pod Kłuszynem. Po złożeniu hołdu Szujscy byli przetrzymywani w komfortowych warunkach, najpierw w pałacu na Mokotowie, a potem na zamku w Gostyninie. Tam zmarli w roku 1612 w wyniku zarazy. Zbudowano im tak zwaną kaplicę moskiewską przy ulicy Krakowskiej Przedmieście, gdzie zostali pochowani. Po zawarciu pokoju w Polanowie ich ciała wydano Rosji. Od tego czasu dyplomacja moskiewska starała się zatrzeć wszelki ślad po hołdzie Szujskich. Domagano się zburzenia kaplicy moskiewskiej, a jeśli w Polsce wydano książkę, w której wspominano o tym hołdzie, poseł moskiewski zawsze domagał się kary śmierci dla autora za obrazę carskiego majestatu i spalenia książki. Domagano się też wydania obrazów Tomasa de Labelli przedstawiających przyjęcie Szujskich w Senacie i złożony przez nich hołd. Te obrazy wydał Rosjanom król August II Mocny i wszelki ślad po nich zaginął. W roku 1954 zburzono rotundę przy ulicy Świętokrzyskiej, ponieważ uważano, że jest ona pozostałością kaplicy moskiewskiej. Jan Matejko namalował obraz Hołd Ruski. Znajduje się on w Krakowie, ale rzadko się o nim wspomina.